Siemano, z tej strony Oskar Macuk i w dzisiejszym odcinku będziemy przerabiać tą konstrukcję step upa i step downa na bonea, czyli wybicie takie płaskie. Zdecydowałem się to zrobić dlatego, że duży drop będzie stał tam i on będzie na lądowanie rezji, więc nie ma sensu mieć dwóch dropów. Bonera nie mam, bo usunąłem jednego, więc go sobie tu zrobię. A co jest ciekawsze, po lądowaniu bonera mamy tutaj tyle miejsca na kolejną hopę, która będzie na wspólne lądowanie, które robiłem na wcześniejszym odcinku. Właśnie po to specjalnie to poszerzyłem, więc będę miał dwie możliwości jazdy powrotnej. A zanim zaczniemy to wszystko robić, to muszę rozkręcić tą konstrukcję, która jest. Dzięki temu, że po step-upie została mi konstrukcja, która jest tak naprawdę większością i najtrudniejszym elementem, czyli pionowe nogi i dolnych nie muszę robić, bo w bonerze nie trzeba robić dolnych nóg. Muszę położyć tylko ukośne bed, podocinać, zrobić wjazd i będzie picobello. Jak widzicie, udało mi się tutaj zrobić wjazd ze starego wybicia, które kiedyś miałem tam na hopce, więc nie musiałem go robić od nowa. Ono ma 1,20 m wysokości, 45 stopni kąt wyjścia i też taki kąt, jak wiecie, z projektu będę miał w bonerze. Tak więc teraz muszę sobie położyć tutaj na górę deski, bo będzie się jechało po deskach, ale tutaj na przejściu będzie płyta. Bonet będzie dość duży, więc bardzo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej prędkości tutaj móc zyskać. Dlatego tutaj cały dojazd zrobię z płyt, ale żeby to zrobić z płyt, muszę najpierw wyrównać ziemię, zrobić przejścia deskami i to wszystko połączyć, żeby wszystko było płynne, bo im jest mniej ziemi takiej luźnej, tym się więcej prędkości oczywiście zyskuje, no wiadomo. Konstrukcja wyszła bardzo fajnie, jestem mega zadowolony, 45 stopni tak jak miało być, troszkę to już wyrównałem, położyłem deski, podocinałem, zostało mi tylko zrobienie lądowania, no i można latać. A wczoraj jeszcze w nocy, jak widzieliście, zrobiłem tutaj dojazd cały, więc wszystko jest elegancko, płynnie, pyk po całości pod samą górę, więc ja idę robić lodowanko i pakuję się na moją furę, czerwona rakieta. Co teraz się stanie? Pyk. Wysoko. Pyk. Ogień, szok. Ale lecia. Jak widzieliście, lekko przyhaczyłem, znaczy się lekko połowałem, wylądowałem tu.
Ale to dobrze, bo nie chciałem tego przestrzelić, więc nie leciałem pełnym piecem. Zrobiłem 1.8, nie... O nie, dzwonek. Muszę film dodać. Ale czas. Tam jest co prawda ciasno, ale jest fajnie. Od razu lecę z barem. Najwyżej się połamie. Co tam, jolo. Mój Boże! To ważna notatka do samego siebie. Jak nie wiesz, jaką mieć prędkość na hopę, to nie rób na niej sztuczki. To jest dobre. To pomaga. Wow. Ale wiatr! Jezus! Wow, kurde! Wiatr i piekielny, ale dobra, szybko jeszcze patrzcie, jakie fajka. Pyk. Opo. Pyk. Up. No, jeszcze muszę się pouczyć. Pyk, ujęć, nie? Dobra. Pyk. Juhu! Kurde! Jezu, ja przeżył. Pyk. Wysoko. Im szybciej jadę, tym wyżej lecę, bliżej ląduję. Jeszcze! Ty. Ogień w szoku! Wow, wow. Ale lecę! No, jest wymagająco, na pewno, ale bardzo fajnie. Muszę się trochę wczuć. Tak jak mówiłem, no, jeszcze nie jest wszystko idealnie ubite. Ale jest dobrze. Cieszę się, że wreszcie mam nową przeszkodę. Więc już na samym odcinku myślę, że będę tutaj sztuczkował. Na tej linii na pewno będę sztuczkował. Faza. Napiszcie mi, czy podoba się, że znowu rozbudowuję jajt. Czy wam się nie podoba? Czy się cieszycie, kiedy on nowy film doda? Czy się nie cieszycie? A ja już niedługo zaczynam budowę dropa, bo już jutro powinno być drewno. Więc będziecie na bieżąco. Halo. Dobra. Aj, kurde, jeszcze. Aj, dobra, jeszcze raz. Kuźwa, jeszcze. Aj, kuźwa, no będę robił. Yeah.